O Bogu. Na początku zaznaczę, że bardzo się stresuję, bo nie jestem przyzwyczajony tak mówić. Chciałbym się dzielić historią Józefa. To będzie z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Będę później czytał z 37 rozdziału. Wszyscy bardzo dobrze znamy historię Józefa, kiedy w jego młodości miał sny, szczególnie ten sen o tym, jak słońce i księżyc i 11 gwiazd mu się kłaniało. To oznaczało właśnie jego rodziców i rodzeństwo, przez co rodzeństwo bardzo jakby znienawidziło go przez to i chcieli go zabić, ale w końcu wyszło tak, że sprzedali go kupcom Ismaelitom, właśnie przez co przychodził bardzo, no taka trudna sytuacja. Był sprawiedliwy, a tak mu po prostu bracia odpłacili. Może będę czytał od 39 rozdziału dalszą historię, jak już trafił do Egiptu. Józef został przyprowadzony do Egiptu, a Potyfar, dworzanin Faraona, dowódca straży przybocznej Egipcjanin, kupił go od Ismaelitów, którzy go tam przywiedli. A Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze i przebywał w domu Pana swego Egipcjanina. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawia, iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Józef zdobył jego życzliwość i służył mu. Powołał go więc na zarządcę domu swego i powierzył mu całe swoje mienie. Od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę domu swego i całego swojego mienia, błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa i spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Powierzył więc całe swoje mienie Józefowi i o nic się już nie troszczył, tylko o chleb, który spożywał. A Józef był pięknej postawy i miał piękny wygląd. Po tych wydarzeniach żona Pana jego zwróciła uwagę na Józefa i rzekła: połóż się ze mną. Ale on nie chciał i rzekł do żony Pana swego: oto Pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko, co ma, mnie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, nie usłuchał jej. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby wykonać pracę swoją, nie było tam nikogo z domowników w domu. Wtedy chwyciła go za szatę jego, mówiąc: połóż się ze mną. Lecz on zostawił szatę swą w jej ręku, uciekł i wyszedł na dwór. A gdy zobaczyła, że zostawił swą szatę w jej ręku, uciekł na dwór, zawołała domowników swoich i rzekła do nich: patrzcie, sprowadził nam męża Hebrajczyka, aby sobie pozwalał z nami. Przyszedł do mnie, aby spać ze mną, lecz ja zaczęłam głośno krzyczeć. I gdy usłyszał, że głośno krzyczałam i wołałam, zostawił szatę swą u mnie i uciekł, wyszedł na dwór. Położyła szatę jego obok siebie, aż do przyjścia pana domu. Wtedy opowiedziała mu to samo, mówiąc: przyszedł do mnie ten sługa, Hebrajczyk, którego sprowadziłeś do nas, aby poswawolić ze mną. Lecz gdy krzyczałam głośno i wołałam, zostawił szatę swą u mnie i uciekł na dwór. Gdy pan usłyszał słowa swej żony, które mu powiedziała, mówiąc: tak to postąpił ze mną twój niewolnik, rozgniewał się bardzo. Następnie pan kazał pojmać Józefa i wtrącić go do więzienia, tam, gdzie trzymano więźniów królewskich. I tam był więźniem. I tam był w więzieniu. Ale Pan był z Józefem i sprawił, że zjednał sobie przychylność i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia. Toteż przełożony więzienia powierzył Józefowi nadzór nad wszystkimi więźniami, którzy byli w więzieniu. Wszystko, co tam się działo się pod jego nadzorem.
Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. Może do tego miejsca. Józef przechodził przez taką jakby cielesną pustynię, gdzie on sam był sprawiedliwy i jego uczynki były sprawiedliwe, pomimo właśnie tej próby z tą żoną Potyfara. A tak mu się jakby los odwdzięczył, że trafił do więzienia i jak wiemy, później jest napisane, że był tam około 2 lat aż w tym więzieniu. I właśnie my często też przechodzimy przez taką jakby cielesną pustynię. Tak się wydaje, że czasem ludzie się od nas odwracają. My staramy się sprawiedliwie postępować, ale wszystko wokół nas jakby to powiedzieć, obraca się przeciwko nam. I to jest ten, tu bardzo często występuje właśnie ten jakby opis, że Pan był z nim i to jest właśnie jakby najważniejsze, bo po cielesnemu jakby nie zawsze się układało, to była trudna sytuacja, nikt nie chciałby być w więzieniu 2 lata, ale właśnie cały czas jest mówione, że Pan był z nim i Józefowi przez to się układało, nawet w więzieniu, kiedy był właśnie nadzorcą. I ten czas takiej pustyni właśnie też często u nas się pojawia w naszym życiu i to jest też czas często naszych wyborów, kiedy musimy wybrać. Tak się wydaje z historii Józefa, że on nie miał wyboru, bo tak jakby los go pokierował, że bracia go sprzedali i on nie mógł nic tak jakby wybrać. Ale jednak to były wybory, bo on był sprawiedliwy. On te sny, które mu się przyśniły, on powiedział, to była prawda. I on głosił jakby prawdę. I później z tą żoną, to też wiele ludzi na jego miejscu poddałoby się w tej próbie. I to także był wybór. I później te wybory, one owocują w późniejszych latach, co właśnie później widać właśnie w historii, jak on uratował przez to swoją rodzinę, swój kraj. I właśnie też, jeśli on by poddał się w tej próbie z żoną Potyfara, to też nie byłoby napisane, że Pan był z nim. To były takie ciężkie próby. I właśnie Bóg też często stawia takie ciężkie próby, przeprowadza nas przez takie doświadczenia przed jakąś wielką sprawą, kiedy my tego nie rozumiemy, do czego to prowadzi, ale jak widzimy z tej historii, wiemy, znamy jej zakończenie, to wiemy, że tam wielkie dzieło się wykonało i jeszcze przeczytam z 41. rozdział od 39 wersetu do 43. Faraon, do Józefa zaś Faraon rzekł, skoro Bóg oznajmi ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak ty. Ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń twoich będzie się stosował cały lud mój. Tylko tronem będę większy od ciebie. Na to rzekł Faraon do Józefa, oto ustanawiam cię namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Potem zdjął Faraon pierścień z ręki i włożył go na rękę Józefa. Kazał go też odzieć w szaty z delikatnego płótna i zawiesił złoty łańcuch na jego szyi. Kazał go też obwozić na drugim wozie swoim, a wołano przed nim na kolana. Tak ustanowił go namiestnikiem całej ziemi egipskiej. I tu właśnie widzimy te odwrócenie jakby sytuacji i jakby zamysł Boży w tym całym planie, jakby wykonanie Bożego planu.
że Józef został namiestnikiem. I przeczytam jeszcze z Mojżeszowej, pierwszy 50 rozdział, 18 werset, 18 do 21. Tu jakby Józef już to jest jakby podsumowanie już tego, tej całej historii, jak to Józef nawet sam określił, od 18. Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli: sługami twoimi jesteśmy. A Józef rzekł do nich: nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc, ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. Właśnie tu widzimy, że wielkie dzieło zostało wykonane przez to, że Józef był namiestnikiem. On miał władzę, on mógł po prostu wiele jakby w Egipcie i przez to jakby uratował swoją rodzinę. I Bóg właśnie tak wielkie dzieło przeprowadził, pomimo tego, że na początku właśnie Józef musiał przejść przez takie doświadczenia, przez taką pustynię. Chciałbym się podzielić jeszcze świadectwem niezwiązanym z tym, co teraz mówiłem, ale związane z tym, co pastor mówił 2 tygodnie temu. 2 lata temu, kiedy się przeprowadziłem w te strony, poszukiwałem pracy. I właśnie rozmyślałem też na temat dziesięciny, bo co prawda pochodzę ze zboru, w którym nigdy nie było ani dziesięciny, nawet kolekty nie było zbieranej, dlatego że nie było takiej potrzeby. Ale myślałem o dziesięcinie. Słyszałem, że wiele osób daje dziesięcinę, ale tak myślałem sobie, a to może dla starszych ludzi, jak są bardziej, jakby to powiedzieć, finansowo już bardziej ustawieni czy ustabilizowani. Ale też gdzieś tam doszły mnie słuchy, że i młodzi ludzie po prostu dają dziesięcinę, że po prostu postanawiają. I rozmawiałem z wieloma ludźmi i dużo ludzi mówiło właśnie, że to jest duże błogosławieństwo, kiedy daje się dziesięcinę. I z jednym właśnie bratem też rozmawiałem i on tak mnie w pewnym sensie przestrzegał, że mówi, że ważne jest, żebym był konsekwentny, żeby nie było tak, że postanawiam, a zaraz powiedzmy jakaś zła sytuacja czy coś i już się odwracam od tego, żeby po prostu konsekwentnie do tego podejść, do tego tematu. I też właśnie czytałem ten fragment z Malachiasza, który pastor 2 tygodnie temu mówił. Może przeczytam. Z Malachiasza 3 rozdział od 10 do 12 wersetu. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan Zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę i zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan Zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan Zastępów. I właśnie tak myślałem o tym słowie. I był czas taki, że z Wiolą, moją żoną, wtedy jeszcze narzeczoną, wysłaliśmy do 5 bodajże firm papiery z CV, bo tam były po prostu wnioski. I następny dzień pojechaliśmy i jakby osobiście też składaliśmy do tych samych firm. Na początek składaliśmy te papiery i zajechaliśmy pod firmę pod uchwyty i tam portier wyszedł i my tak mówimy, no byśmy chcieli zostawić po prostu CV, bo ja poszukuję pracy. A on mówi, że tu nie ma opcji raczej, że jak nie masz żadnego kursu na tam obrabiarki CNC i tam inne te frezarki, to
to nie ma szans raczej, że nie przyjmą. I my nawet nie zostawiliśmy tam papierów. Ja tam pomyślałem, że od razu, jak nie ma szans, to nie. I gdzieś ja tak właśnie przed Bogiem postanowiłem, mówię, Boże, jeśli Ty dasz mi pracę, to ja chcę składać Tobie dziesięcinę, chcę oddawać Tobie dziesięcinę. Chciałbym pracę legalną, po prostu wszystko, żeby było jakby, jak to się mówi, na papierze, a nie na czarno, czy jakoś tam inaczej. I właśnie tak postanowiłem przed Bogiem, jeśli Panie, Ty mi dasz pracę, ja będę Ci dawał dziesięcinę, chcę. I gdzieś po tygodniu dzwoni do mnie telefon, przedstawia się kierownik z tych właśnie uchwytów i mówi do mnie, ty miałeś przyjść zgłosić się do mnie. A ja mówię, ja nie wiem, o co chodzi. Dzwoni do mnie pierwszy raz i tak od razu. I tak parę razy powiedział. Ja mówię, ja nie wiem, o co chodzi. A on mówi, no ja chcę ciebie ten zatrudnić. Mówi, bardzo, bardzo chcę, żebyś pracował u mnie. I właśnie ja się zdziwiłem, myślę, ktoś musiał namieszać tutaj, że tak się akurat dzieje. I właśnie się zgłosiłem po jakimś czasie. No w bardzo krótkim okresie właśnie musiałem badania przejść i od razu zostałem przyjęty tam do pracy. I właśnie tak jak postanowiłem, tak złożyłem jakby dziesięcinę z tego, co Pan mi dał. I też później jeszcze w czerwcu przyszła dla mnie taka próba, bo maj był takim miesiącem, gdzie było dużo dni, w których się nie pracowało. Tam święta były i ogólnie po prostu wypłata była mała, bo pracowałem jeszcze wtedy na umowę zlecenie na samym początku. I też miałem taką sytuację, że w Białymstoku, jak byliśmy, szykowaliśmy się jakby do ślubu, te rzeczy szykowaliśmy, na zakupach byliśmy i samochód mi się zepsuł. Drążek kierowniczy pękł. Można powiedzieć to, czego nie da się przewidzieć tego, takiej rzeczy. I to była dla mnie trudna sytuacja. Trochę się w pewnym sensie załamałem, bo naprawa jakby pochłonęła połowę wypłaty, tej, która była właśnie mniejsza jeszcze z maja. Ale właśnie tak ciężko mi było, ale powiedziałem Bogu, że ja chcę i tak dać dziesięcinę i byłem wdzięczny za to, że mogę dać tą dziesięcinę. I Bóg właśnie tak próbował jakby. Takie doświadczenie miałem. I Bóg prowadzi. Ja wiem, widzę, że finansowo Bóg pokrzepia. Bóg daje to, co trzeba i nie brakuje na chleb, nie brakuje. I bardzo jestem wdzięczny Bogu, że mogę płacić tą dziesięcinę i też w pewnym sensie zachęcam innych, chociaż też tak jak ten brat przestrzegał mnie, tak przestrzegam właśnie, żeby być konsekwentnym w tym, przemyśleć to dobrze. Amen.